Wszystko ma swoje wady i zalety. Zawsze jest odwieczne dyskutarstwo: czy benzyna, czy diesel. Co lepsze w terenie? Diesel jest lepszy, bo tak naprawdę potrzebuje tylko trochę powietrza. Ma mało elektroniki, jest trwalszy, ma lepszy moment obrotowy. Benzyna, oczywiście, lepiej się kręci, dlatego nie ma złotego środka. Natomiast na pewno wodoodporny bardziej jest diesel niż benzyna. Nie ma cewek, nie ma świec zapłonowych, co powoduje, że łatwiej jest go uszczelnić i zrobić go wodoodpornym bardzo ale to bardzo cieszy mnie to kółko bo to oznacza, że będzie wspomaganie przy tak dużych kołach utopionych w błocie kręcenie bez wspomagania byłoby praktycznie niemożliwe a tu proszę bardzo pompa wspomagania podepnęć sobie do przekładni i będę miał wspomaganie będzie komfort kręcenia na mydełko Dwudziesta próba włożenia silnika. Chłopaki przywieźli go raz, dwa, trzy, więc ja raz, dwa, trzy wyspawałem sobie prowizoryczną na razie konstrukcję na cały układ napędowy. Łapy są docięte, mam nadzieję, że teraz to już wszystko ładnie tutaj siądzie w ramię. Mam belkę podporową do skrzyń biegów, a nawet już wyjąłem sprężynę, wyjąłem wszystko. Rama leży na mostach z uwagi na to, że to będzie najniższy punkt pracy zawieszenia. I będę mógł zmierzyć sobie, czy miska silnika nie trafia się z mostem, bo często przy budowaniu takich konstrukcji kończy się tym pierwszy wyjazd, dobija zawieszenie, most robi dziurę w misce. Silnik wybucha, bo nie ma oleju. Dlatego tutaj mam wszystko na sam dół sprowadzone i wjeżdżam sobie moim cudownym 1.9 TDI do ramy. Tak oto z gracją i delikatnością motor napędzający miliony pasatów, oktawi i golfów ląduje w ramie. Ten układ napędowy jest świetnie spasowany. Już łapy są jednak na szczęście w innym miejscu niż były, więc dobrze, że je uciąłem. Ale z rzeczy ważnych. Niska mija się z pochwą mostu, więc jest bardzo dobrze. Czyli nie zniszczy się. Przemek przyspawał już także półkę na reduktor. Radziecka technologia, czyli reduktor z gaza. Tutaj jest napęd na cztery koła mechanicznie załączany przez kierowcę. Wtedy przedni wał zaczyna napędzać przedni most i auto jedzie 4x4. Z ciekawostek. To jest ten element. Przystawka odbioru mocy. Zabiera moc obrotową z silnika i poprzez wał może przekazać ją na mechaniczną wyciągarkę. Kiedyś, dawno, dawno temu, były elektryczne wyciągarki, które były trochę wolne, trochę słabo działające. I kiedy krakowska szkoła włożyła pierwszy raz mechaniczną wyciągarkę do samochodu terenowego, wzięła ją ze Stara 66. Był to duży mel, który był montowany w wałcie i właśnie napędzany z przystawki odbioru mocy. Nagle okazało się, że wszystko w off robili szybciej. Szybciej pokonywali bagno. Lepiej to po prostu działało niż elektryki, dlatego będę miał gazika z mechaniczną wyciągarką i 1.9 podwaską. Jedyny taki gazik w Polsce.